Raz jeszcze bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyliście na dzisiejsze nasze nabożeństwo. Jak patrzę po sali, to średnia wieku nam spadła sporo. A jeszcze spadnie, jak dojdzie reszta szkółki. Tak, kochani, witam tutaj z przodu naszych kochanych rodziców, z maleństwami swoimi, którzy dzisiaj będą prosić o błogosławieństwo zboru, błogosławieństwo Boga udzielone poprzez zbór. Witam być może gości, którzy przyszli z tejże właśnie okazji, jeżeli jesteście rodziny czy goście w związku z tą uroczystością. Czujcie się bardzo dobrze pośród nas. Witamy was bardzo serdecznie, jak również wszystkich innych gości pozostałych, jeśli tacy są pośród nas. Moi drodzy, chciałbym już, abyśmy przeszli do tejże pięknej chwilki. I chciałbym na początek powiedzieć, może dla tych, którzy nie wiedzą, coś to się będzie działo. Kochani, nie bójcie się, to nie jest chrzest. Żadnej chrzcielnicy tu nie mamy. Chrzest był nie tak dawno. Chrzest w wieku dorosłym tutaj w baptysterium. Ale dzisiaj chcemy po prostu się modlić o te maleństwa i o te rodziny. Sam Pan Jezus, kiedy był dzieckiem, kiedy był niemowlęciem, został przyniesiony przez swoich rodziców do świątyni i tam modlono się o Niego. A w czasie swojej służby, co za moment przeczytamy, również był taki moment, kiedy do Niego, do Jezusa dzieci przyniesiono. I On na nich wkładał ręce i modlił się. Chciałbym zacytować ten fragment z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału. Potem przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział: zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. I jeszcze jeden werset z Ewangelii Marka, uzupełniający to wydarzenie, który brzmi w ten sposób. Jezus jakby mówi o jedno zdanie więcej. Tam ewangelista Marek tak zapisał. I kiedy mówi, że do takich należy Królestwo Niebios, kontynuuje: zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Kochani, zauważcie, do kogo Jezus tu się zwraca. Jezus nie zwraca się tutaj do rodziców. Co prawda ja za chwilkę zwrócę się do nich na krótko, ale tak jak Jezus, który zwrócił się do ludzi, w pierwszej kolejności może do uczni, ale myślę, że do całego tłumu, którego słuchał, tak i ja chcę zwrócić się do was, do ludzi, którzy mnie słuchają. A wiem, że nie tylko obecni na sali, ale gdzieś tam z jakimś opóźnieniem w internecie czy przez płytki. I cóż Jezus chciał im przekazać? Jezus mówi w ten sposób: nie przeszkadzajcie przychodzić im do mnie i teraz, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. Błędem byłoby sądzić, że do dzieci należy Królestwo Niebios. W tym znaczeniu, że tylko do dzieci. Oczywiście, że nie. Do wszystkich, którzy są Bożymi dziećmi. Niekoniecznie tymi maluszkami. Ale nie pisze tutaj, że do dzieci, ale do takich jak one. Do takich jak one. Czyli do takich, którzy mają podobne cechy jak te dzieci. Myślę, że to jest chyba w miarę oczywiste. Patrząc na te dzieci maleńkie, cóż możemy o nich powiedzieć? Na pewno daleko im od jakiejś kalkulacji. Daleko im od jakiegoś przewidywania, od jakiejś skażenia jakimiś teoriami, jakimiś rzeczami, które już naleciały na nich, bo są malutkie. To my mamy problem, bo kiedy przyjdzie nam coś zrozumieć, to łatwo nam gdzieś kalkulować, łatwo nam gdzieś spekulować, bo jesteśmy już obarczeni jakimiś doświadczeniami, jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami, teoriami różnymi. A one? Prostota,
uległość. Może słowo łatwowierne jest negatywne, ale w tym pojęciu chyba nie. I moi drodzy, Jezus używa tego słowa, że do takich jak one, czyli do takich, którzy w ten sposób przyjmują Jego słowo, którzy w ten sposób przyjmują Ewangelię, nie kalkulując, nie kombinując. Ale zobaczcie, dalej jest napisane, zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak te dzieci, czyli w taki prosty sposób, nie wejdzie do mojego Królestwa. Moi kochani, myślę, że większość z nas przyjęło Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ale mam pytanie, czy każdy, być może ktoś ze słuchających z opóźnieniem w internecie, kochani, w ten sposób, taki prosty, jak to dziecko, pytanie jest, czy w ogóle nad tym myślimy, czy się nad tym zastanawiamy, czy chcemy spędzić wieczność z Jezusem, bo to rozumiemy pod pojęciem przyjąć królestwo, wejść do Królestwa Niebieskiego. Kochani, myślę, że każdy to rozumie, że nie ma innej alternatywy. Są tylko dwie. Albo przyjmiemy Jego Królestwo i wejdziemy i będziemy z Nim na wieki wieczne, albo odwrotnie. Ale każdy człowiek przyjdzie taki czas, że będzie żył wiecznie. Problem tylko gdzie? Problem tylko w jakiej obecności? Jedni, którzy żyją z Bogiem tutaj na ziemi, będą z Nim żyć wiecznie. Wiecznej szczęśliwości, ale inni nie. Inni będą żyć w strasznych okolicznościach i z kimś strasznym, czyli z diabłem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby straszyć, ale o tym mówi Biblia. Tak czasem myślę, że gdybyśmy tyle mówili o piekle, co Jezus, to byśmy musieli dużo więcej o Nim mówić. Moi drodzy, i to nie jest prawdą, co czasem słyszę od ludzi, że to kiedyś na sądzie ostatecznym Bóg zadecyduje, co z nami będzie, gdzie my się znajdziemy. To nie jest prawda, bo to my decydujemy. My dzisiaj decydujemy. W czasie naszego życia my decydujemy, gdzie będziemy. I kochani, mamy jak dziecko nie kombinować, tylko przyjąć tą prostą Ewangelię. Ewangelista Marek zapisał, raz jeszcze to przeczytam, zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak to dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. A jak? Myślę, że wspaniałym przykładem zapisanym w Biblii jest właśnie bardzo mądry człowiek, Nikodem, który był nauczycielem w Izraelu. Innych nauczał, ale kiedy Jezus mu powiedział, że musi się na nowo narodzić, nie rozumiał. Nie rozumiał, o co chodzi. Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić. I Nikodem jest właśnie przykładem człowieka, który nie umiał na ten moment pomyśleć jak dziecko. Kochani, a droga zbawienia jest tak prosta. Droga zbawienia jest tak oczywista. Jezus w swojej księdze, w Biblii, wyraźnie nam Bóg napisał, że każdy zgrzeszył. Każdy zgrzeszył. Nie ma człowieka, który by mógł powiedzieć, ale ja nie należę do tej grupy. Każdy zgrzeszył i brak nam chwały Bożej. I Bożą sprawiedliwością jest to, że za nasz grzech, jakikolwiek grzech, jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest nasze życie, życie wieczne. I wiemy o tym, że Jezus przyszedł na ten świat. Umarł za nasze grzechy. Kara została wykonana, kara się dokonała. Ale właśnie, jak dziecko, musimy w to uwierzyć. Musimy to przyjąć. Musimy wyznać Bogu swoje grzechy. Musimy pokutować. Musimy w bardzo prosty sposób, szczerze, żałować za swój grzech i przyjąć z Jego ręki zbawienie. Jakże to proste? No właśnie, czasem zbyt proste. Dla niektórych zbyt proste. I włącza się myślenie. I włącza się kalkulowanie, że przecież chyba coś trzeba zrobić. Chyba coś od siebie musimy dać. Ale właśnie nie. Właśnie mamy przyjąć jak dziecko. Tak prosto, najprościej droga zbawienia. Ale idąc dalej, czy żyjąc z Bogiem nadal przyjmujemy Królestwo Boże jak dziecko? Kiedy czytamy Biblię, kiedy natrafiamy na wersety, które mówią kolejne i kolejne rzeczy, które są dla nas odkrywane,
Czy w takiej prostocie czytamy Boże Słowo i czy też go później wykonujemy? Załóżmy, na przykład, czytasz o chrzcie wodnym. Zaczynasz rozumieć, czego Bóg oczekuje. No i właśnie. Czy nie włącza się czasem myślenie? Czy nie włącza się kalkulowanie? Czy nie włącza się teraz jakiś strach, obawa? Czy nie za dużo stracę? Co rodzina powie? Być może wykluczą mnie z jakiegoś grona. Jak dziecko. Tutaj trzeba prosto, z wiarą. Dalej czytamy o Duchu Świętym, o chrzcie w Duchu Świętym. I czasem u nas włącza się jakaś blokada. Włącza się jakieś może teorie gdzieś zasłyszane albo jakieś doświadczenia przez innych przekazywane, te negatywne. I tworzy się jakaś blokada. Prosto, jak dziecko, nie kalkulując, nie kombinując, ale czytając Biblię, prosto zapragnij i przeżyj. I tak dalej można by mówić o wszelkich innych prawdach, czy to dotyczących uzdrowienia, czy życia z Bogiem. Kochani, Biblia jest tak prosta, a my czasem ją tak komplikujemy. A my czasem wymyślamy nie wiadomo co i utrudniamy sobie, a ona jest tak prosta. Kochani, żyjąc z Bogiem, bądźmy prości jak te dzieci. I nie kalkulujmy, nie wymyślajmy sobie coś, żeby sobie utrudniać. To tyle tak ogólnie do wszystkich. Ale powiedziałem, że parę zdań do rodziców też powiem. Ale znowu nie chciałbym się koncentrować tylko na was siedzących z przodu, choć oczywiście szczególnie dla was. Ale rodziców tu jest dużo więcej. Więc pozostali rodzice również nie zamykajcie swoich uszu. Chciałbym przeczytać, czy może zacytować fragment, który powiedział Jozue. Zacytuję, bo jest bardzo prosty. Jozue w ostatnim rozdziale, kiedy żegna się, kiedy mówi jakby swoje expose, mówi takie niesamowite słowo. Lecz ja i dom mój będziemy służyć Bogu. Kochani, to jest deklaracja Jozuego. Ale zauważcie, jak ona brzmi. Jak ona brzmi mocno. Jak ona brzmi bezkompromisowo. Słuchajcie, nie widzę tutaj żadnych negocjacji. On nie siada z rodzinką i nie robią głosowania. To służymy Bogu, czy nie służymy? To jest decyzja. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Bogu. I za tym idzie jego determinacja, że on zrobi wszystko, żeby tak było. Że on nie pójdzie na żaden kompromis, ale zrobi wszystko, żeby tak było. Ale zwróćcie uwagę, tu nie jest tylko lecz ja będę służył Bogu. Lecz ja i mój dom. Musimy być ostrożni w tym, aby nie skupić się tylko ja. I w tym wszystkim gdzieś rodzina, gdzieś dzieci mogą zostać z tyłu. Lecz ja i mój dom. Moi drodzy, tu w tej deklaracji Jozuego widzę właśnie to, co powiedziałem. Zero demokracji, jeśli można tak powiedzieć. To jest coś, co jest priorytetem, który nie podlega dyskusji. To jest coś, za czym musi iść i chce za sobą pociągnąć swój dom. Ale myślę, kochani, że przede wszystkim musi to być oparte na modlitwie o swój dom, na bojowaniu o swój dom, ale też musi iść za tym i praktyka. Moi drodzy, ta praktyka, ta codzienność jest bardzo ważna. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w współczesnych rodzinach jest za dużo takiej, może inaczej, za mało ze strony rodziców takiej stanowczości. Za mało jest takiej determinacji, aby pociągnąć ich, aby zdecydowanie powiedzieć, że na przykład masz dzisiaj być ze mną na nabożeństwie, albo że masz być na młodzieżowym, albo że cię odwiozę na młodzieżowe. Czasem się nam nie chce. I może dlatego brakuje determinacji. Moi drodzy, ale to by było za mało, gdyby być tylko nakazowym, gdyby tylko rozkazywać. To jest konieczne, ale to musi iść w parze z własnym przykładem. To musi iść w parze z relacjami w domu. Wiecie, bo jeżeli nie ma relacji, a są tylko nakazy, to też daleko nie zajdziemy. A więc rodzice, kochani, którzy tu jesteście przede mną i wszyscy na tej sali,
bądźmy jak Jozue. Zadecydujmy, ja i mój dom będziemy służyć Bogu ponad wszystko. Poza wszelką wątpliwością. I dokładajmy do tego starań. Bądźmy tacy bardzo do tego zdopingowani, aby służyć Bogu. Ja i mój dom, moja żona, moje dzieci. Amen. Więc to jest słowo, które chciałem wam na wstępie przekazać. A teraz przejdziemy już do błogosławieństwa, do modlitwy, bo dzieciaczki się już niecierpliwią. I pozwólcie, kochani, że będę was tutaj zapraszał. Może tak, jak sobie tu usiedliście, będę was zapraszał, króciusieńko was przedstawiając. Pozwólcie, że nie będę czytał opisów, które są przez was napisane, dlatego że są biuletyny. I w biuletynach szeroko opisane jest, więc może nie traćmy czasu na opisy, choć one są piękne i ważne, ale są dostępne w biuletynach, więc sobie zerknijcie. Chciałbym was tylko przedstawić, kim jesteście z imienia, z nazwiska, więc jeśli mogę was jako pierwszych, bo siedzicie tutaj najbliżej, rozpoczniemy od was, a więc Pietrzyk Joel. Pietrzyk Joel, jego rodzice to Daniel i Jolanta, mieszkający aktualnie w Ustroniu, a więc chodźcie kochani, stańcie twarzą do zboru. Z córeczką jeszcze imię? Tola. Tola. Córeczka Tola. A więc witamy ich tutaj serdecznie z przodu i zapraszamy kolejną rodzinkę, kolejną osobę, a więc kantor Jeremi. Jeremi kantor z rodzicami Krzysztof i Gabrysia. Chodźcie, to już starzy członkowie zboru. Będziemy za momencik się o was modlić. Starzy to znaczy wieloletni. Chwytacie mnie za słówko. Wieloletni. Tak lepiej brzmi. Okej. Dalej. Wiktoria Zawada. Wiktoria wraz z rodzicami Zdzisiu i Ewa. Już nie powiem nic więcej, żebyście się nie śmiali ze mnie. Zapraszamy ich. I teraz dwie rodziny Kenigów. A więc Samuel Kenig jako pierwszy. Samuel Kenig, Monika i Łukasz jako rodzice. I jeszcze Tobiasz Kenig, Paweł i Iwona. Podejdźcie. O, i jeszcze zdążyli przyjść. Mariusz z Anią i z trochę chorym Joelem, tak? Aha, okej. A więc, jak mówię, doszli jeszcze Ania z Mariuszem i znowu Joel, czyli mamy przed sobą dwóch Joelów. Pierwszy Joel, ostatni Joel. Kochani, myślę, że powiedziałem, co mogłem powiedzieć. Zapraszam teraz cały zbór do powstania. Jeśli ktoś z rodziny chciałby podejść, to nie jest absolutnie obowiązek, to jest przywilej. Jeżeli ktoś ma pragnienie podejść, może. Nie czujcie się skrępowani, nie musi oczywiście, ale może. Jeżeli ktoś z rodziny chciałby podejść i dołączyć do nas, braci starszych, którzy będziemy się o nich modlić, to zapraszam również. Braci starszych, zapraszam, podejdźcie. Kładźmy na te dzieciaczki ręce, na rodziców i błogosławmy ich. Błogosławmy ich w imieniu Jezusa, aby te rodziny, te dzieci mogły być zbawione. Kochani, jak powiedziałem, nie czytam tych opisów, ale praktycznie wszędzie, na każdym z nich, tam gdzie jest oczekiwanie rodziców wobec dziecka, w różnych formach gramatycznych oczywiście jest to ubrane, ale prawie zawsze jest to oczekiwanie, aby nasze dziecko mogło służyć Bogu, aby nasze dziecko mogło być zbawione, aby nasze dziecko kiedyś mogło być Bożym sługą. A więc to jest ich główne pragnienie w stosunku do dzieci. Jedna osoba protestuje. Ale on nie wie, o co chodzi. Tak więc, kochani, będziemy się modlić. Zbór, proszę, wyciągnijcie swoje ręce do stojących tutaj i błogosławmy ich, módlmy się.
Kochany Ojcze, w imieniu Twoim chcemy błogosławić te dzieci. Ojcze, dziękujemy Ci, że są darem darowanym rodzicom, darem darowanym również zborowi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy ich. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogły się urodzić zdrowe. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty przydałeś ich do naszych rodzin. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że to Ty jesteś autorem i twórcą ich życia. Panie, dziękujemy Ci za to i chcemy, Ojcze, teraz błogosławić ich w Twoim imieniu. Ojcze, aby mogły rosnąć na zdrowe dzieci. Panie, prosimy Ciebie, daruj im dobrego, właściwego wzrostu w tych domach, w tych rodzinach. Ojcze, prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ich błogosławił, Panie, kiedy będą starsze, Panie, aby mogły też mieć zdolność do nauki, do funkcjonowania. Ale, Panie, tak jak to jest też i pragnieniem rodziców, prosimy Ciebie, Ojcze kochany, aby rodzice mogli ich prowadzić do Ciebie. Panie, daj mądrości rodzicom, daj determinacji rodzicom, aby prowadzili ich do Ciebie, aby byli zdecydowani do tego, że i oni, i cały ich dom będą służyć Tobie. Ojcze, w imieniu Jezusa Ciebie o to prosimy. Panie, błogosławimy te dzieci, aby w przyszłości mogły stanąć na tym miejscu, aby w przyszłości mogły brać chrzest na tym miejscu, czy gdziekolwiek indziej. Ojcze, błogosławimy ich, Panie, i niechże łaska Twoja dosięga te dzieciaki i całe te domy, całe te rodziny. Panie, błogosławimy ich. Niech Twoje ojcowskie błogosławieństwo dosięga ich serca, dosięga ich życia. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy każdego z nich. Błogosławimy życie każdego z nich. Niech, Panie, są u Ciebie, niech znajdą łaskę u Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochany nasz Panie, błogosławimy ich, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Amen.